Cześć, witajcie z tej strony Jacy TV. Tak, wiem, że to trochę spóźniony film, no bo na dzień dziecka dostałem takie oto rzeczy, a przyszły do mnie one z opóźnieniem, bo wczoraj przyszedł kurier właśnie z tymi rzeczami, no i to nie moja wina, żeby nie było filmu albo w środę, bo w czwartek tylko wina kuriera. No właśnie, bo mi nie dostarczył tego w odpowiednim czasie, a w sklepach w ogóle nie widziałam tego zestawu, ani tych saszetek. No to co? Dzisiaj wam pokażę, co dostałam na dzień dziecka, czyli właśnie ten zestaw i zrobimy sobie jego recenzję. No i takie mniej figurki właśnie. Tak, to jest ten zestaw, ten Mechloida. Jakby co. Podwodny Mechloida, czy coś tak chyba. Będziecie mieli pewnie w tytule. No, tutaj jest Lloyd, całe pudełko takie. Jest to taki wąż podwodny, wężona. Taki merlopin się nazywa chyba. Nieważne. No, na razie zacznijmy sobie od figurek. Mamy takiego Lloyda z 15 sezonu. Tak, ma takie coś zaczepionego tutaj, to tak przechodzi. Taka normalna główka, która jest od filmu fabularnego, znaczy tego no, kinowego, Ninjago Movie. No, tak wygląda jego cały kostium. Nie będę już zajmował może tego, więc no. Herwela na cały Lloyd taki podwodny. On coś tam ma chyba z tyłu jeszcze, ale nie będę tego zdejmował już. No, ma taką maskę jakby taką. Jest taki też właśnie podwodny wąż, czy taki merlopion to się nazywa chyba. No, też bardzo ładnie wygląda. Taki cały niebieski. Lloyd zielony, 15 sezonu ma elementy. No, on taki niebieski. Jeszcze w zestawie był taki niebieski element. W zestawie ze 14 sezonu były takie fioletowe elementy, z 15 były takie niebieskie. A to jest z 15 sezonu, jakby też nie wiedział. No. No to jest chyba w dwóch tych sezonach taki element. On fajny jest. Teraz przejdźmy sobie do mecha. Taki jest taki zielono-złoty taki. Taki zielono-czarno-złoty, no. No taki jak prawie każdy pojazd Lloyda. Tu już mój trzeci pojazd Lloyda w takich odcieniach. Bo tutaj mamy jeszcze motora Lloyda, jakbyście chcieli zobaczyć. No i to układa jeszcze z polibaga. Tak wygląda jeszcze z tyłu, ale nie wiem, czegoś to interesuje. Mogę jeszcze dać Lloyda do środka, więc zrobię to. Nie będę już zajmował tych klapek może. No, tych butów. Albo poczekajcie, zrobię cięcie. Już włożyłem tego Lloyda, tak wygląda właśnie w robocie. No, fajnie, fajnie. Dobrze, to teraz przechodzimy do figurek. Tak, ten robot jest bardzo ładny, węże też są fajne, Lloyd też jest fajny, no. Takie ma po kolorze. No to tutaj powinien być Królik Bart, jest oznaczone, no bo kupiłem takie już oznaczone. Tak, jest Królik Bart, nie wiem czy widzieliście, ale jest. A tu powinien być Patrick Duffy. No i ja o tym wiem, że jest Patrick Duffy, więc... Nie wiem, czy wy coś tam widzicie, ale jak to otworzę, to się widzimy, poczekajcie. No i co, to ja sam nadrywałem te paleciutko, żeby się upewnić, że jest to, co chciałem zamówić, no. Także tak wyglądają te figurki, tak wygląda Królik Bart, tak wygląda Czarny Daffy. W ogóle to miały przyjść trochę później niż właśnie wczoraj, ale przyszły wcześniej, więc mogę zrobić o nich film od razu. No i bardzo fajnie. Tak ma Czarny Daffy, ma taką tabliczkę z napisem Rabbit Season. I właśnie jest takim czaczorkiem takim, oczywiście pewnie każdy go znał, to jest seria Zmienione Melodie. No, ma takie biało-czarno-pomarańczowe elementy, no i bardzo ładny jest, tak. No i teraz przechodzimy do Królika Barsa. Trzymam taką marchewkę, normalną taką. No i wygląda jak normalny królik z Lego, bardzo fajnie wygląda. Tylko szkoda, że ma taki Cooper narysowany, a nie taki jak ma ta Czarny Daffy, taki już, no, z klocków. No, więc teraz może pokażę wam jeszcze wszystkie figurki w kolekcji i zaraz się będziemy żegnali, poczekajcie. No, być może jeszcze zobaczycie tą serię figurek, ale nie obiecuję. Też niedługo może pojawić się specjal na 100 subskrypcji u mnie, no bo tak, zrobiliście to. 100 subskrypcji już było dawno i zapomniałem o tym powiedzieć chyba. Specjal może będzie w lipcu, może będzie się zbierała, zobaczymy. No, także tutaj
No, ja chcę zbudować różne figurki. Tutaj mamy, zapomniałam jak on się nazywał. Może to napisać, ten też zapomniałam. To był jakiś kojot chyba. To był jakiś stróż wędliwiec, to był chyba tujka, to był jakiś proszaczek. No. Także ja bym chciała jeszcze chyba króliczkę Lolę, bo on pasuje do tego Bugsa. Ja oglądałam Wariowane Melodie, żeby nie było. Tej dwóch figurek bym też bardzo nie chciał. Te dwie też bym trochę chciał, no bo też są fajne, ale no, przerośnięty, tak, przerośnięty kurczak. To też za bardzo chyba nie chcę. Ten chyba, nie wiem czy chcę, też chyba nie. Szaszki by były fajne, ale też na roślinę za bardzo na nich nie zależy. No, a ten też jest fajny. Zapomniałam wszystkich ich imion, także no. Mam te dwie figurki i się bardzo z nich cieszę. I może będę miał jeszcze te trzy, ale to zobaczę. Także no, to by było na tyle. W dzisiejszym filmie pokazuję wam, co dostałem na Dzień Dziecka. Z tej strony był Jacy TV. Pa, pa! A kolejny film będzie na moje urodziny, czyli już za 2 tygodnie. Tak, za 2 tygodnie około. Nastawcie sobie budzik. No, pa, pa! Z tej strony był Jacy TV.